Zbawczyni, jesteś w samą porę. Możemy omówić sprawę niezwykłej wagi dla Królestwa Słońca? Możemy. Później. Świetnie. W takim razie poczekam. O, a oto i zbawczyni. Pogromczyni Derwala, rozpruwaczka Helisa. Możliwe. Wiele słyszałem o twojej urodzie i bohaterstwie, groźna wojowniczko. Ulwund Dzierżyciel, do twych usług. Więc cóż takiego odciągnęło cię od rozkoszy południka, że przybyłaś do tej nędznej mieściny? Talenty zbawczyni na pewno są potrzebne gdzie indziej. Przyszłam na ambasadę i... Ambasadę? Na kuźnię. A, większe tryby do większych spraw, więc zapewne zaraz nas opuścisz. Jak tylko uporam się z problemami wymagającymi mojej wybawicielskiej uwagi. A, kolco grzbiety, pewnie. Trzeba je usunąć, żeby ambasada się odbyła. Cóż, no to do roboty. Idź. Nie tak prędko. Nie masz zbyt wysokiego mniemania o sędzim. Cóż, nie będę udawał sympatii wobec jakiegoś gryzi zwoja w fikuśnej szacie, gdy moi robotnicy są prześladowani, zastraszani albo wykorzystywani. Jakże szlachetnie. Szlachetnie, ha? Narodziłem się z młotem w dłoni, o tak. Nikt się ze mną nie cackał, ani nie podawał mi nic na srebrnej tacy. Wszystko, do czego doszedłem, zawdzięczam sobie. A gdzie masz ten swój młotek? Brzemię przywódcy jest ciężkie, musiałem go odłożyć. Kardża nic nie ryzykują, tylko domagają się, by ci dobrzy oseramowie narażali swoje życie. Ktoś musiał wkroczyć i powiedzieć dość. To ty zatrzymałeś pracę? Zgadza się. Jesteśmy robotnikami, nie wojami. Jeśli Kardża nie uprzątną bałaganu i nie zgodzą się na moje warunki, nie będę ryzykować życiem oseramów. Uczciwe warunki oznaczają pewnie twoją koncesję. Jaka moja koncesja? Ona jest dla wszystkich oseramskich robotników w tej krainie, którzy wykonują całą ciężką pracę, podczas gdy Kardża zgarniają profity. Prosimy wyłącznie o należny nam udział w tym dobrobycie. O to, by te ziemie uprawiał lud dla ludu. Jasne. A ile z tego przypadnie tobie? Stosownie do moich skromnych zasług dla tej pracowitej społeczności, rzecz jasna. Jeśli złomianki są na terenach Kardża, to czy nie oni powinni zarządzać? Kto cię mianował? Zdrowy rozsądek szczepu oseramów, rzecz jasna. Wydaje ci się, że Kardża mogliby tym kierować? Ha! Sędzia ledwo zdołał tu przywędrować z samotnego światła bez utraty śrubek. Czyli nie masz żadnej władzy. Ludzie cię słuchają, bo na nich krzyczysz. Głośno. Kto ma zwolenników, ten ma władzę. Siedzę w złomiankach od samego początku. W sensie, jestem praktycznie ich założycielem. Uczciwi mieszkańcy wiedzą, że beze mnie nie byłoby ich sukcesu. Mówisz, że założyłeś złomianki. Trudno w to uwierzyć. Powiedziałem przecież praktycznie. Ja sam dostrzegłem ich potencjał, gdy były jeszcze obskurnym obozem w cieniu samotnego światła. Zainwestowałem w kopalnię, przekonałem do tego starych znajomych, no i proszę. Można powiedzieć, że złomianki zawdzięczają mi wszystko. O, czyli nie stoisz i nie czekasz, by zarobić na cudzej pracy. Ależ skąd? Oczywiście, czerpię pewne zyski z mojej inwestycji tu i tam, ale mój priorytet przez cały czas to nieustanna dbałość o dobrobyt uczciwych oseramskich robotników. Ja zostanę i popatrzę, jak to się. Pozbyłam się kolca grzbietów. O, doprawdy? Jak już wyszedłeś z tego szoku, zagwiszcz. Zaraz, nie tak szybko. Będę musiał wysłać kogoś, by zweryfikował twoje słowa i potwierdził, czy jest bezpiecznie. To zajmie najwyżej dzień lub dwa. Nie, masz zagwizdać teraz. Mówimy tutaj o życiu niewinnych oseramów. Zwłoka na pewno... Albo ty to zrobisz, albo ja. Wiedziałem, że dasz radę. Zbliżcie się, przyjaciele.
Zbawczyni Południka ponownie zwyciężyła. Kolco grzbietów już nie ma. Ty. Co? Ty, zadmij. Nasze złomianki znów działają. Cudownie. Świetnie. Super. No i Ulwund zgodził się osobiście wypłacić wszystkim pracownikom zaległe wypłaty. Jej. No i to rozumiem. O tak. Tak. O tak! Nie miałaś może iść na ambasadę? Tak. W sumie tak. Zapomnieć tę partyjkę na padu z wczoraj? Złomianki znów działają, a kupcy będą chcieli handlować. Sprawdzę, czy mają tu coś ciekawego, zanim wyślę Władisa do samotnego światła. Sprawdzę, czego chciał sędzia Karja. Zdaje się, że bywa w tawernie. Skrytość, siła i ochrona. Co wybierzesz? Skoro jakieś bazgroły na papierze nazywasz mapą, to... Dobra, mów. Jak miałoby wyglądać do... Do dna! Bufel piwa poproszę! Zbawczyni! Dobra, podejdź! Wracamy do tematu. Zbawczyni, wielkie dzięki za rozmowę. No i współczuję, że musiałaś znosić wodolejstwo Ulwunda. A bywało gorzej. Wygląda na to, że ma zamiar cię wystawić. Sam pomysł, że Karja celowo wpuścili kolco grzbiety do beznadziei, to kompletny absurd. Ale im dłużej i głośniej to powtarza, tym więcej wsparcia zyskuje dla cholernej koncesji. Jak kolco grzbiety dotarły do beznadziei? W sumie to nie wiadomo. Na początku myśleliśmy, że są na zachód od kamieniołomu. Lecz o ile nie mają skrzydeł, to nie mam zielonego pojęcia, jak przedostały się przez góry. Nie ma innej drogi. Kojarzę jedynie te przez samotne światło. Słuchaj, jeśli odkryjesz, jak było naprawdę, otrzymasz ode mnie sowitą nagrodę, zbawczyni. Pomóż mi uciszyć Ulwunda. Co to za koncesja, której tak bardzo chce Ulwund? Chcę, by Królestwo Słońca wydzieliło kawałki beznadziei na dzierżawy dla Oseramów. Ale tylko te, które mają jakąkolwiek wartość. Niech zgadnę, ponieważ zamierza na tym jakoś zyskać? Zgadza się. Beznadzieja pod władzą Oseramów oznacza więcej inwestycji dla ich licznych projektów. Nie jest w stanie zdobyć ich bez tej koncesji? Nie. Dopóki Królestwo Słońca może cofnąć ten przywilej. Dlatego właśnie tak bardzo zależy mu na koncesji. I dlatego obwinianie Karja za kolco grzbiety, jakkolwiek absurdalne, działa na jego korzyść. Jak obwinianie Karja za kolco grzbiety pomoże mu dostać koncesję? Rozejrzyj się. To niby Królestwo Słońca, ale w złomiankach masz tylko rdze, pył i cienkie piwo. Sugerowanie, że Karja wpuścili kolco grzbiety, żeby zmusić do posłuszeństwa oseramskich robotników. Cóż, powiedzmy, że wszyscy tutaj pamiętają okrucieństwa szalonego Króla Słońca. Nawet po wznowieniu prac w dolinie, on myśli, że uda się wzbudzić dość niechęci do Karja, żeby rozpocząć strajk. W dodatku, jeśli oseramowie odmówią pracy bez tej koncesji, nie będziesz miał wyjścia. Zgadza się. Odbudowa samotnego światła musi postępować. A ty jak się tutaj znalazłeś? Nie uwierzysz, ale sam o to poprosiłem. Nadzorowanie całej doliny w imieniu Króla Słońca? To był zaszczyt. Jest zaszczyt, w sensie. Ale twoja praca byłaby pewnie o wiele prostsza bez takich osób jak Ulwund. Ulwund nigdzie się nie wybiera. Jest. Jest
tu nawet dłużej. Jakoś się z tym typem ugadam. Muszę. Kolco grzbiety najpierw widziano na zachód od kamieniołomu. Tak mówił jeden przerażony robotnik, że niby najpierw ziemia zadrżała, a potem całe stado maszyn zbiegło ze zbocza. Zwinął manatki i biegł, aż tutaj dotarł. Więc tam zacznę szukać. Jeśli poznasz prawdę, może Ulwund przestanie obwiniać Kardża za każdy kłopot na tym świecie i może później skupi się na procesie odbudowy samotnego światła. To by pomogło nam znaleźć. Okruchy, masz dużo wspólnego z innym powodem, dla którego warto zacznijmy od tego, że... Więc jeśli jakiś oseram... Dobra, wracamy do tematu. Nigdy nie spotkałem piwa, które by nie 3 miesiące. A ty? Prawie 4. Nie do mnie taka gadka. Robił się czerwony jak garzanki. Zgubiłem moje... Podjęła decyzję. Moje spożo. Nie, czekaj. Tu. Słyszałeś, gwizdek. Czas w drogę. Ale miałem mieć 3 strażników. Ruszam do samotnego światła. Jak mówi Aloy, rozkaz kapitana. Możesz tu zostać. Porzucony wśród hałoty? Nie ma mowy. No to idziesz ze mną. Do zobaczenia, Aloy.